No i właśnie, ja to w ogóle mam takie wrażenie, że gdyby Fame się nie dogadał z Cloutem, to być może już by nie było trzeciego Cloutu. I właśnie pytanie, czemu wy się postanowiliście dogadać i przez to też Cloud jakie brudy podpisał, na was mają? Cloud podpisał umowę ze Streams Online i ludzie znowu zaufali, że to będzie działało. Generalnie głównie rozchodzi się tutaj o rynek, nie? Że lepiej jest dla dobra jakby, wiesz, harmonogramu, gal, żeby nie wchodzić sobie w terminy z zawodnikami, możliwość wymiany zawodników, żeby na przykład w momencie, gdy mamy jednego mocnego gracza, który ma konflikt ze słabszym graczem z konkurencyjnej federacji, to jesteśmy w stanie wymienić się jakimś zawodnikiem po prostu za tego, żeby stworzyć fajne zestawienie, żeby dać rozrywkę ludziom, nie? No i jakby taki kolektyw, jakby też lepiej budować mosty, niż żreć się po prostu, wiesz, jak robić jakieś takie, no wiadomo jak działa konkurencja też w tym świecie, nie? Jeśli tam zawodnik ma, negocjuje kontrakt i tak dalej, no to to też jest jakby dobra, oni mi dadzą więcej, ci mi dadzą więcej, wiesz o co chodzi, że zaraz się pojawia 10 tysięcy opcji, nie? W momencie, gdy... No ja też właśnie byłem beneficjentem właśnie tych sporów, bo ja zawsze podpisywałem kontrakty, akurat tak się składało, jak wy nie współpracowaliście, ale rywalizowaliście. No tak, wtedy w logice biznesu rzeczywiście beneficjentem są zawodnicy, nie? W momencie, gdy jest sojusz federacji, no to zawodnicy i menedżerowie tracą jakby, mają coraz mniej, bardziej ograniczone pole manewru też, nie? Więc jak najbardziej masz rację, nie? No ale to biznesowo moim zdaniem to by błąd. Znaczy, nie jestem biznesmenem, ale o ile High League wystartował no, naprawdę mocno od razu i tam czuć było tą konkurencję i nawet w oprawie, w zawodnikach, w garzach, o tyle wydaje mi się, że jakbyście bardziej agresywnie podeszli do Cloudu, no to Cloudu już by dzisiaj nie było i był monopol, no bo Prime... Nie ma, jakby uważam z takiej biznesowej perspektywy, nie jesteśmy w stanie utrzymać tak ogromnej bazy zawodników. Wiesz, że robienie tak dużej liczby eventów, oczywiście można, tylko że to wtedy tworzy ci się coś takiego, że musiałbyś zrobić 12 fejmów w ciągu roku. Gdy ludzie mają gdzieś tam możliwość wyboru, że wiesz, ktoś nie lubi fejmu, ale lubi Cloud, albo ktoś nienawidzi Cloudu, kocha Fame, wiesz o co chodzi, to mogą sobie po prostu odczekują. Niektórzy śledzą uniwersum Fame, nie śledzą uniwersum Cloud ani Prime. Niektórzy śledzą tylko uniwersum na przykład Prime'u. Bo na no przykład dobra, lubią... ale ja wiem o co chodzi psychotropowi, no. Że gdybyście jeszcze przetrzymali chwilę, to by na przykład Cloudu już nie było. Bo na przykład trzecia gala znowu by się zacinała i wtedy byście zostali tylko wy i Prime. No, czy tą lukę pewnie po Cloudzie ktoś wypełnił. No o to chodzi, że zaraz przyjdzie ktoś inny. Okay. Nie? I teraz pytanie brzmi, czy warto walczyć z nowym graczem jakimś, którego nie znamy, czy jednak Sławek Bielski, z którym gdzieś tam mamy taką komitywę, że wiesz, że jest cześć Sławek, można pogadać, czy nie lepiej z ludźmi, których się zna, budować jakby nową przyszłość Freak Fightów, nie? I to jest jakby te pytanie, bo może mógłby się pojawić na przykład jakiś gracz, który... Zagranicznym kapitałem. No ale wiesz, to jakby to też jest o tyle proste, że w momencie, gdy pojawia się jakiś gracz z zagranicznym kapitałem, no to my wtedy bierzemy i sprzedajemy jakąś część udziałów dla jakiegoś mocnego gracza i on jest wtedy naszym jakby boostem finansowym, nie? Więc wszystko możemy jakby, możemy działać tak, że jakby to nam nie jest straszne.